Motywem przewodnim naszego projektu, jak Państwo widzą, są metalowe tuszki. Naszą konstrukcję również podtrzymują drewniane patyczki. Jedyny surowcem, który nie podlega recyklingowi, jest klej na gorąco, którego musieliśmy niestety użyć, żeby nasza konstrukcja wyszła. Jesteśmy całkowicie pewni, że takiego statku nie powstydziłby się sam Jack Sparrow. Dziękuję. Najnowszy model stolika DZ2X5. W miarę, kolor i konstrukcja uniwersalna. Pasuje do każdego pomieszczenia, salonu i sypialni, a w dzień nawet do kuchni i pokoju bawialnego. Przede wszystkim na uwagę zasługuje materiał, z którego jest wykonany. Ogólnodostępny, łatwy do zgromadzenia. Wykonuje jak konstrukcja, łatwa do uczenia poszczególnych elementów. Dowolność kompozycji, łatwa do przelecenia, można go podnieść się do ręki. Sypialni może służyć jako stolik nocny na pusterze chemiczne, okulary i tym podobne. W kuchni może służyć jako stolik na przyprawy, a w pokoju bawarnym można położyć na nim przekąski typu chipsy. Ale proszę nie przesadzić z ich ilością, ponieważ to może podbić się do zdrowia. Służy także jako stolik na kawę po drodze. Zachęcamy do kupna naszego produktu, ponieważ jest praktyczny i funkcjonalny. Dalekich planet, to dom jest nasz.
konkursie indywidualnym. Odwrócę kolejność, aby podnieść temperaturę. Za zajęcie trzeciego miejsca poproszę Karolinę Pożogę. Szkoły podstawowej numer
jest propagowanie, jak należy segregować śmieci, ekologia. Tego cały czas się uczymy i możemy stwierdzić, że jeszcze tej nauki nam potrzeba. Właśnie widziałem tutaj, są wszystkie prawie szkoły z terenu gminy Lubsko, ale nie były wszystkie obecne. No tak się zdarzyło, no trudno mi powiedzieć, dlaczego nie skorzystały z zaproszenia, czy doszły te zaproszenia do danych szkół, ale cieszymy się, że tyle szkół przyszło no właśnie, i brało w nich jakie, udział. Jakie? Wszystkie, to znaczy tak, szkoła podstawowa numer 1, numer 3, szkoła podstawowa w Górzynie oraz szkoła Edmunda Bojanowskiego. Jaka prezentacja na Pani zrobiła największe wrażenie? Wszystkie prezentacje mi się bardzo podobały, ale takie największe wrażenie to jednak ten żaglowiec wykonany przez szkołę podstawową numer 1. Pomysł. Mi się bardzo podobał. A praktyczny? No to praktyczny to Pan ma myśli przedstawienie żaglowca, czy... Nie no, który z tych pomysłów? No, zdaję egzamin praktyczny, bo to wizualnie, aha, ale wizualne. No praktyczne, no, jeśli bierzemy pod uwagę tak praktyczność, no to taki stolik, który wykonała szkoła podstawowa numer 2, bo możemy sobie w taki stolik na działeczce, czy gdzieś pod drzewkiem, przenośny, łatwy. Konkurs zakończył się finałem, na którym zostały rozdane nagrody. Nagrody zasponsorowane przez... Urząd Miasta Lubsko. W ogóle patronat nad tym konkursem Urząd Miasta sprawuje. Tu się nam bardzo dobrze współpracuje z Panią Małgorzatą Witos. Od kilkunastu lat, od początku. Torebki były nie lada wysokości. Co w tych torebkach było? To co przyuważyłam przy wręczaniu, to były piłki, były jakieś gry. Ale dalej nie wiem, bo tyle wrażeń było przy wręczaniu nagród. Dziękuję Pani bardzo. A z kim rozmawialiśmy? Małgorzata Cierewiej-Graczyk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.